Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak nauczyć się gałęzi splotu krzyżowego, jak w miarę zapamiętać splot krzyżowy po polsku. Tutaj będziemy posługiwać się troszkę innym schematem niż przy poprzednich zabawach i mnemonikach. Otóż będziemy rysować takie drabinkę z trójek. No zobaczcie, pierwsza trójka to będzie lędźwiowy korzeń. Czwarty, lędźwiowy korzeń piąty i lędźwiowy korzeń szósty. Nie, no. Pierwszy korzeń krzyżowy. Dobra, jak już to mamy, to przesuwamy się w prawo i piszemy już czwórki, nie piszemy, tylko schodzimy drabinką, no schodzi, drabina schodzi w dół. Piszemy 5, 1 i 1 i 2, czyli drugi krzyżowy. Następnie 1, 1, 2, 3. 2, 3, 4 i 3, 4, 5. Następnie musimy narysować sobie takie pionowe linie oddzielające. O. To są naszej drabiny stopnie. I tutaj o, jeszcze takie poziome linie będą potrzebne, oddzielające te poziome. Trzeci. I brakuje nam piątego. Tak jak mamy pięć korzeni tworzących splot krzyżowy, to potrzebujemy jeszcze piątej linii. Ona będzie oddzielać te górne cyfry. I tutaj mamy kolejną. Dobra. I zobaczcie, napisałem tutaj na dole taki mnemonik Pol Pot, Salo Car, Kambodża. I to będzie nasz mnemonik do naszych gałęzi nerwowych. Ale co to jest? No Pol Pota może ktoś zna. No Pol Pot to był taki dyktator właśnie Kambodży, a jego prawdziwe imię i nazwisko no to było Salo Tsar, czyli Pol Pot, zwany który tak naprawdę się nazywa Salo Tsar, rządził w Kambodży. Trochę się i nauczycie, i się nauczycie, i się pośmiejecie, więc będziemy mieli PP, PP, S, S i K. PP, S, S, K. Dobra. No i tak, co to jest, co to odpowiada za jakie, bo to są nazwy gałęzi, więc za jakie to gałęzie odpowiada. Więc pierwsze mamy P i P, pewnie będą być może te same, akurat w tym przypadku tak, będzie pośladkowy górny nerw, nerw pośladkowy górny, nerw pośladkowy dolny. Następnie S, tutaj będzie nerw skórny, skórny, tylny, uda. Będzie nerw skórny, tylny, uda. Więc troszkę najpierw na początku powinno być N, ale nie chcę zmieniać mojej mnemonki. Tutaj mamy nerw sromowy i na końcu nerw kulszowy. Czyli jeszcze raz pośladkowy górny, pośladkowy dolny, skórny, uda tylny, sromowy i kulszowy. Tutaj jeszcze możemy sobie dopisać takie dodatkowe gałęzie dla chętnych. Tutaj będą gałęzie bezpośrednie do mięśnia czworogłowego i uwaga, jak tu jest górny, to tutaj gałęzie do bliźniaczego dolnego i tutaj też gałęzie bezpośrednie do mięśnia zasłaniacza wewnętrznego i gałęzie do bliźniaczego górnego. To tyle, co mi się udało zapamiętać. Więc zobaczcie, po cośmy to rysowali, po co to drabinka? Otóż teraz łatwo sobie zapamiętać, sprawdzić, w których to korzeni tworzą te gałęzie końcowe. No to mamy pośrodkowy górny nerw, składa się z, tworzą korzenie, czwarty, piąty lędźwiowy i pierwszy krzyżowy. Pośrodkowy dolny tworzą piąty lędźwiowy i pierwszy, drugi krzyżowy. Skórny, uda, tylny mamy pierwszy, drugi, trzeci krzyżowy. Drugi, trzeci, czwarty krzyżowy to będzie nerw sromowy, a tutaj kulszowy, no nie, 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 tu specjalnie to odcięliśmy. Te dwa w ogóle nie wchodzą w skład tutaj nerwu kulszowego, ale też to nie będzie sam trzeci nerw krzyżowy, dlatego że, no, jak wiemy, nerw kulszowy jest największym naszym, najgrubszym nerwem, więc on stworzy aż z tych wszystkich tej korzeni od lędźwiowego czwartego. Potem piąty lędźwiowy, pierwszy, drugi, trzeci krzyżowy tworzą nerw kulszowy. I tak właśnie możecie łatwo zapamiętać splot krzyżowy po polsku. Dziękuję.